Ja sądzę, że u podstaw takiego stanu rzeczy leży mniej higieniczny tryb życia i narażenie na czynniki środowiskowe, które głównie dotyczą mężczyzn. Jednym z fundamentalnych czynników etiologicznych wystąpienia raka pęcherza moczowego jest palenie papierosów. Jest to nowotwór nikotynozależny, powiedziałbym tytoniozależny. Drugim jest narażenie na pewne czynniki środowiskowe wynikające z zanieczyszczenia powietrza i wreszcie uprawianie pewnych zawodów, które są związane z wdychaniem amin aromatycznych, jak na przykład występujących w przemyśle garbarskim, wulkanizacyjnym czy rafineryjnym. Myślę, że u podstaw działalności profilaktycznej musi leżeć dbanie o środowisko, dlatego że to jest jeden z elementów ograniczających występowania nowotworu pęcherza w ogóle. Co należy szczególnie podkreślić, że zanieczyszczenie powietrza w Polsce należy do jednych z większych w Europie. W Ameryce przeprowadzono analizę czynników mogących mieć wpływ na śmiertelność swoistą w Ameryce, tamże. No i okazało się, że tak jak Amerykanie decydują się na podstawie badań ankietowych zaprzestać palenia papierosów, to w Polsce obserwuje się zwiększenie współczynnika standaryzowanego dla śmiertelności swoistej wobec raka pęcherza moczowego. I ciekawe, że większość Polaków nie zamierza zaprzestać palenia papierosów i dotyczy to 65% kobiet i nawet 75% mężczyzn. Więc tutaj nasze działania w tym względzie zmierzające do podniesienia statusu kultury prozdrowotnej również muszą zasługiwać na szczególną uwagę. Metabolity dymu tytoniowego, czyli produkty przemiany materii, które łączą się z pewnymi aminokwasami w obrębie naszego organizmu, zostają wydalane z moczem i wywierają działanie drażniące na nabłonek pęcherza moczowego, szczególnie wrażliwy na te czynniki karcynogenne. Jeżeli dochodzi do tego jeszcze ryzyko zalegającego moczu po oddaniu, zalegającego moczu po mikcji, więc to drażnienie jest jeszcze dłuższe, jeszcze bardziej przewlekłe. Rak rozwija się najczęściej bezobjawowo, tak jak mówiliśmy, bezbólowy krwiomocz jest to pierwszy sygnał pokazujący, że coś się dzieje niedobrego. Wówczas konieczne jest leczenie. Rak pęcherza moczowego zresztą charakteryzuje się bardzo wysokim ryzykiem progresji. Progresji, która definiowana jest w czterech kategoriach. Pierwszą z nich to jest wzrost stopnia zaawansowania, drugą wzrost stopnia złośliwości, trzecią wzrost częstotliwości nawrotów, jest to rak, który lubi nawracać, no i finalnie wieloogniskowość może występować w różnym miejscu dróg moczowych, zarówno dolnych, jak i górnych. Fakt, że występuje częściej w pęcherzu, ponad 40-krotnie częściej w pęcherzu, a nie w nabłonku, który wyściela górne drogi moczowe, wynika przede wszystkim z powierzchni pęcherza moczowego, 40 razy większej niż górnych dróg moczowych razem wziętych. Nie wykazano ścisłej zależności genetycznej, chociaż u około 2 do 4% istnieje potwierdzona zależność rodzinna, niemniej nie na tyle silna, by z jednego pokolenia prognozować to, że musi ono wystąpić w drugim.